Witamy Was serdecznie na naszym kanale Mama, Isia i Misia. Przywitasz się? Nie. Witamy Was. Dzisiaj mamy czwartek. Czwartek, czyli tłusty czwartek. Mama robi w tej chwili Isi śniadanko. Jesteśmy już ubrane. Wstałyśmy. Michalinka oczywiście jest już w szkole. A Isia co robi? Układasz puzzle? Śniadanko będziesz jadła? No, będziemy robiły śniadanko, to czekaj. Zrobimy śniadanko. Dzisiaj na śniadanko Isia będzie jadła jajecznicę. Także zaczynamy. O, Isia już jest. Już wędruje z krzesłem, żeby mi tutaj pomagać aktywnie. No, ale nie rusz, bo ja ją zbijesz. I nie będzie jajecznicy. Musimy wbić jajeczko do patelni. Dobra? Mam. Tylko poczekamy, aż masełko się roztopi. Nie, daj, bo zbijesz. Ale ona jest szybka, wszędzie jej pełno. Także robimy śniadanko. Ja też sobie coś zaraz przygotuję. U nas dzisiaj jest fajna pogoda, jest 0 stopni. Oczywiście w nocy znowu napadało trochę śniegu, więc będę musiała jeszcze te moje odśnieżanie poprawić, żeby później się tego nie... Żeby później się po prostu to nie zrobiło otwarte i nie będzie można wtedy chodzić. I Gusia siada do stołu. Dobra? Mama zaraz śniadanko da. Ok? A weźmiesz pieska? Dobra, wbijamy jajeczko. Mama. Nie rusz, bo tu jest sól. Troszeczkę soli damy. Nie. Co będziemy dzisiaj robiły? Powiem wam, że... Co pokaż, co robisz? Co Igusia robi? Mówiłaś cześć? Przywitaj się jeszcze raz. Nie, przywitaj się. Pyszne śniadanko mama zrobiła? Mama. Pyszne śniadanko? Mama. Słucham. Proszę. Witam Was ponownie. My już po śniadanku, mama. Jesteśmy już po kawce nawet. I nie ma kucyka. Gdzie kucyk jest? Tam. Gdzie kucyk? Nie ma. A dlaczego nie ma kucyka? Gdzie gumeczka jest? Nie ma. No to leć szybko, szukaj gumeczki. Zrobimy kucyka. Okej? Leć. Także po śniadanku, po kawusi, nawet po pączkach już jestem. Co prawda ja dzisiaj pączków nie robiłam. No nie wiem, nie bardzo mam komu robić te pączki. Dzisiaj poszłyśmy do sklepu u nas, kupiłam sobie tam pączki takie. No, dziewczyny jeszcze nawet ich nie jadły, ale powiem Wam, że byłam u... sąsiadki mojej na kawie. Pozdrawiam pani Krysiu. I dostaliśmy, co prawda mój mąż dostał, bo co prawda ja 3 już zjadłam u pani Krysi przy kawce, a Marcin właśnie dostał od pani Krysi pączusie i powiem Wam, mega. Te kupne są, chowają się po prostu przy tych pani Krysi. Ja Wam pokażę. Tak mi się przypomniały właśnie te ponczusie, jak robiła kiedyś moja mama. Na pewnie dalej robi, tylko że już nie mogę ich jeść, bo mieszkamy bardzo daleko od rodziców. Także tutaj Wam pokażę. To są ponczusie, te większe. To są oczywiście kupne. A tutaj dostaliśmy, powtórzę, dostał mój mąż do spróbowania ponczusie pani Krysi z nadzieniem. Takie one są mniejsze, ale powiem Wam, no, wyszły pyszniutkie. Może w następnym roku
Poproszę o przepis. Na pewno w tym roku, dzisiaj już mi się ich robić nie chce. Mamy cały talerz pączków i nie wiem, kto je zje. Także, Michasia, właśnie. Cześć. Częstuj się pączkiem. Jadłaś dzisiaj pączka w szkole? Nie. No to bierz pączka. Także Iga też, będąc właśnie ze mną, opędzlowała jednego i teraz gdzieś tam zabrała jeszcze jednego, ale widzę, że on leży na stole, dwa razy ugryziony i nie wiem, czy skończy, czy ja będę musiała skończyć, także tak to wygląda. Dobra, muszę zmyć naczynia. No, muszę. Michalina już wróciła ze szkoły. Miała dzisiaj klasówkę z matematyki. Zobaczymy, jak jej tam pójdzie. W ogóle dzisiaj mamy zebranie rodziców. Michalina jest w trzeciej klasie, więc ona jeszcze do szkoły nie jest na zdalnym, więc chodzi do szkoły. Natomiast my to spotkanie dzisiaj mamy na tej aplikacji Teams, więc zobaczymy, jak to w ogóle, co to będzie za wywiadówka. Także dzisiaj obiadu nie będę robiła, robiłam wczoraj grochówę właśnie na wędzonej naszej kiełbasce. Troszeczkę dodałam właśnie do tej grochówy kości z kurczaka też tego wędzonego. Więc powiem Wam, no wyszła mega ta grochówa. Więc zostało mi jeszcze z wczoraj i dzisiaj chyba nic takiego nie będę. Może jedynie jakieś tam coś do tej zupki przygotuję jeszcze, ale takiego jakiegoś tam wielkiego obiadu robić nie będę. No. Co Igusia robi? Przytulasz Misia? Ja. Tak? Ja. Pokaż, co ten Misia... Pokażesz, co Misia robi? Buziaczka, dajesz dla Misia? A zrób tuli tuli. Oj, pójdzie dzisiaj Misia z tobą pajku. Tak. Misio też może śpiący jest, to co? Idziemy na drzemkę? Rób cacy. Misio chyba też jest śpiący, co? Idziemy? Tak? Idziemy pać? Nie. Nie? Nie chcesz pajku? Chcesz, licznotko? Nie. Misio chce spać. Chodź, położymy go spać, tak? I zrobimy ci... Tak? Idę, jest godzina 14, chyba 30. Idę, spróbuję uspać Igę, niech sobie trochę pośpi, bo jednak jeszcze w ciągu dnia jeszcze musi się chociaż te dwie godzinki zdrzemnąć, bo jednak do tej 19:20 nie wytrzymuję bez tej drzemki. A ja co? Pożyczyłam właśnie sobie dzisiaj też od pani Krysi książkę Violetty Sawickiej, Czas próby, więc może jak Igusia pójdzie spać, to w końcu sobie coś poczytam. Powiem szczerze, że już tak dawno nie czytałam, chyba ostatni raz czytałam, będąc w ciąży z Igą. Po prostu nie mam czasu, zawsze jest coś do zrobienia. No i tak właśnie dzisiaj pani Krysia napomknęła temat biblioteki, więc sobie pożyczyłam tą książkę. Zobaczę, czy mi się spodoba.
Lubię czytać, jak właśnie ostatni raz czytałam, to spodobały mi się książki Tess Gerritsen, to są takie bardziej kryminały medyczne. Tu jest jakaś, będzie książka obyczajowa. No zobaczę, może mnie wciągnie. Pani Krysia mówiła, że bardzo szybko ją przeczytała, była ciekawa, więc zobaczymy, jak to u mnie pójdzie. Także idę usypiać Igę, może sobie troszeczkę poczytam. Oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału Mama, Isia i Misia, jeżeli chcecie na bieżąco wiedzieć, co u nas słychać, co robimy, co będziemy robić, no to zachęcam Was do kliknięcia subskrybuj i oczywiście dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z naszymi filmikami. Także pozdrawiam serdecznie, do następnego razu. Myślę, że filmik następny ukaże się za parę dni. Także jeszcze raz subskrybujcie, dzwoneczek, łapki w górę i zapraszamy serdecznie.